Cześć, witajcie na kanale Cienistość. Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań dotyczących rysowania jest to, jaką książkę wybrać, jaką książkę kupić jako pomoc w rysowaniu i pomoc w nauce. I szczerze mówiąc, bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie przerobiłam jeszcze żadnych książek. Nie jestem w związku z tym w stanie w tym filmiku powiedzieć Wam, jaka jest najlepsza, ale postanowiłam po prostu zapoznać się z większą ilością książek, przejrzeć je po kolei i może przedstawić Wam recenzję, która będzie jakąś pomocą w wyborze. Mam nadzieję, że jeżeli obejrzę odpowiednią liczbę książek, to za jakiś czas będę mogła Wam powiedzieć, jaka jest najlepsza. A tymczasem udałam się po prostu do mojej lokalnej biblioteki zobaczyć, co ciekawego jest na półce sztuka. Znalazłam tam książkę Kurs rysowania postaci autorstwa Christophera Hart. Być może kojarzycie go z jego kanału na YouTubie, gdzie publikuje całkiem fajne i pomocne tutoriale. Niestety w języku angielskim, ale książka już jest po polsku, chociaż rysunków to tak naprawdę za dużo w niej nie ma. Wypożyczyłam ją na miesiąc i postanowiłam w tym czasie przerobić tyle, ile dam radę, z rozdziałów, które mnie najbardziej interesują, i przede wszystkim skupiłam się tutaj na anatomii całego ciała, ponieważ to, jak wygląda budowa twarzy, mniej więcej przerobiłam, korzystając z tutoriali na YouTubie. To, co najbardziej podoba mi się w tej książce, to kompleksowe ujęcie tematu. Tutaj rzeczywiście każdy aspekt został bardzo dokładnie omówiony. Na sam początek autor skupił się na rysowaniu twarzy i co jest moim zdaniem całkiem dobrym zabiegiem, ponieważ jakby nie patrzeć, twarz to jest podstawa i najciekawszy element w rysunku człowieka i jest to dosyć skomplikowane, więc warto się temu przyjrzeć i fajnie, że nie pominięto tego tematu także w książce takiej poświęconej ogólnie anatomii. Przejrzałam tą część, ale pozwoliłam sobie nie skupiać się na niej za bardzo, bo już wcześniej, tak jak wspominałam, ćwiczyłam rysowanie twarzy i tutaj chciałam przede wszystkim podciągnąć się, jeśli chodzi o rysowanie tułowia i kończyn, więc przeszłam do następnej części. Podoba mi się to, w jakiej kolejności zostały ułożone odpowiednie zagadnienia i to może stanowić taki fajny wyznacznik, plan lekcji, plan zagadnień do opracowania, więc to jest podręcznik, który może być takim wiodącym w nauce rysunku i który wyznacza, jakimi rzeczami następnie należy się zająć. Podoba mi się też, że jest tutaj zwrócona uwaga na te najbardziej istotne detale, na rzeczy, które komuś, kto nie zna się na rysunku, mogłyby umknąć. Jakieś także niuanse ułożenia mięśni, anatomii itd. Jest jednak jedna rzecz, która nie podoba mi się w tej książce i która znacząco utrudniła mi naukę, a mianowicie to, że te wszystkie postacie ludzkie, które są tutaj, są rysowane w taki bardzo uproszczony sposób. Z jednej strony jasne, rysunek jest czysty, ale z drugiej strony no, nie da się ukryć, że brakuje mi bardziej zaawansowanego cieniowania albo zdjęcia identycznej pozycji obok, ponieważ jeżeli niektóre elementy zaznaczone są tylko takimi kreseczkami, które owszem, doświadczony artysta wie, gdzie postawić i wie, jak one dużo znaczą, ale dla mnie one nie pokazują tak bardzo dokładnie, jakbym tego potrzebowała, żeby zrozumieć zagadnienie. Nie pokazują całego ułożenia ciała i tego, co jest wypukłe, co jest wklęsłe, w jaki sposób miałby padać ten cień i tak dalej. Więc bardzo bym chciała, żeby tutaj były zdjęcia, albo żeby rysunki były bardziej szczegółowe jako dodatek, że zarówno takie uproszczone, na których obraz jest wyraźny, jak i takie bardziej szczegółowe, pokazujące głębszy obraz. Musiałam sobie pomagać wyszukując obrazy, zdjęcia na przykład kulturystów albo modeli i to mi dużo pomogło, ale no, było to dla mnie pewnego rodzaju utrudnienie. Ostatni aspekt, na który chciałabym, żeby autor troszeczkę bardziej zwrócił uwagę, to różnice między anatomią u kobiet i u mężczyzn, szczególnie na etapie szkieletu, tego jak jest zbudowana miednica. Myślę, że mogło to być trochę bardziej rozwinięte. To, na co chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę, to, że ta książka nie jest wystarczająca.
A mianowicie te wszystkie pomocne schematy to tak naprawdę tutaj tylko są w postaci rysunków. I bardzo, ale to bardzo brakowało mi w tej książce jeszcze dodatkowych zdjęć, na których mogłabym się wzorować. W związku z tym najpierw czytałam to, co jest napisane w książce, chociaż te opisy to są raczej króciutkie. Przyglądałam się ilustracjom z podręcznika, a następnie musiałam googlować zdjęcia kobiet i mężczyzn, które pokazują, jak wyglądają poszczególne mięśnie ramion i mięśnie nóg, mięśnie pleców i tak dalej. Wyszło mi, że w sumie najlepiej jest do tego oglądać zdjęcia kulturystów, bo tam po prostu jest wszystko na tyle wyraźne, że nawet początkujący załapie, jak te mięśnie się układają. Podsumowując, myślę, że to bardzo fajna książka dla początkujących. Mi rzeczywiście sporo pomogła. Zresztą możecie to sobie zobaczyć na porównaniu przed i po, które zamieściłam na blogu, zapraszam, bo różnica jest naprawdę spektakularna. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że w wypadku tej konkretnej książki ona sama nie wystarczy i warto jeszcze wspomagać się do tego ćwiczeniami w postaci przerysowywania ze zdjęć albo z natury, czyli po prostu rysowanie różnych części ciała albo postaci ludzkiej na podstawie zdjęć. Dajcie znać, czy jest jakaś książka, której recenzję chcielibyście zobaczyć. Jeżeli ten filmik Wam się podobał i interesują Was tematy związane z rysowaniem, to zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych rysunkowych filmików. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!